Want to speak real Polish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PolishPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? W czym mogę pomóc? Szukam prezentu rodzinowego dla żony. Co pani poleca? Co pan powie na ten naszyjnik? Wygląda na trochę długi. A może te tutaj? Mamy jeden z wisiorkiem w kształcie kwiatu i jeden z serduszkiem. Szukam czegoś bardziej wyrafinowanego. Ile kosztuje tamten naszyjnik z pereł? 300 zł. To trochę za drogo. Wezmę ten pierwszy. Oczywiście, proszę bardzo. W czym mogę pomóc? Szukam prezentu rodzinowego dla żony. Co pani poleca? Co pan powie na ten naszyjnik? Wygląda na trochę długi. A może te tutaj? Mamy jeden z wisiorkiem w kształcie kwiatu i jeden z serduszkiem. Szukam czegoś bardziej wyrafinowanego. Ile kosztuje tamten naszyjnik z pereł? 300 zł. To trochę za drogo. Wezmę ten pierwszy. Oczywiście, proszę bardzo. Gdzie postawimy nową drukarkę? Myślę, że powinniśmy postawić ją tam, gdzie stoi stara drukarka. Ale ona ciągle chodzi. Będziemy ją nadal używać. Okej, więc nie możemy tam postawić nowej. Szkoda. Dobrze by było mieć nową drukarkę na szafce obok drzwi. Niestety tam jest miejsce tylko na jedną drukarkę. No dobrze. Myślę, że powinniśmy postawić ją po drugiej stronie pokoju. Dobrze. Może obok okna? Brzmi nieźle. Gdzie postawimy nową drukarkę? Myślę, że powinniśmy postawić ją tam, gdzie stoi stara drukarka. Ale ona ciągle chodzi. Będziemy ją nadal używać. Okej, więc nie możemy tam postawić nowej. Szkoda. Dobrze by było mieć nową drukarkę na szafce obok drzwi. Niestety tam jest miejsce tylko na jedną drukarkę. No dobrze. Myślę, że powinniśmy postawić ją po drugiej stronie pokoju. Dobrze. Może obok okna? Brzmi nieźle. Cześć. Wracam właśnie do domu. Dobrze. Mógłbyś kupić coś po drodze? Pewnie. Co potrzebujesz? Potrzebujemy mleko i chleb na jutro na śniadanie. Mleko i chleb. Ile kartonów mleka? Jeden powinien wystarczyć. Okej. Coś jeszcze? Zaczekaj moment. Sprawdzę, czy mamy masło. Dobra, mamy masło. A mamy jeszcze piwo? Tak, jest jeszcze jedna butelka. Dobrze, to nie musimy na razie kupować. Tak, myślę, że to wszystko. Dziękuję. Cześć, wracam właśnie do domu. Dobrze, mógłbyś kupić coś po drodze? Pewnie, co potrzebujesz? Potrzebujemy mleko i chleb na jutro na śniadanie. Mleko i chleb. Ile kartonów mleka? Jeden powinien wystarczyć. Okej. Coś jeszcze? Zaczekaj moment. Sprawdzę, czy mamy masło. Dobra, mamy masło. A mamy jeszcze piwo? Tak, jest jeszcze jedna butelka. Dobrze. To nie musimy na razie kupować. Tak, myślę, że to wszystko. Dziękuję. Będzie słonecznie cały ranek. Po południu jednak zrobi się pochmurno i wieczorem będzie padać deszcz. Będzie padało przez całą noc aż do jutrzejszego ranka, kiedy to znów zrobi się słonecznie.
Będzie słonecznie cały ranek. Po południu jednak zrobi się pochmurno i wieczorem będzie padać deszcz. Będzie padało przez całą noc aż do jutrzejszego ranka, kiedy to znów zrobi się słonecznie. Mamy kilka nowych projektów firmowych wizytówek. Który ci się najbardziej podoba? Zobaczmy. Uważam, że nazwa firmy powinna być większa. Dobrze, więc to powinna być jedna z tych. Tak, te mi się podobają, bo nazwa firmy jest duża i jest na górze wizytówki. Jedna z nich ma miejsce na zdjęcie. Co ty myślisz? Wydaje mi się, że to sprawia, że tekst jest zbyt mały. Tak, może być trochę trudno przeczytać tekst, jeśli jest tam zdjęcie. Dobrze, więc weźmy poprzednie. Mamy kilka nowych projektów firmowych wizytówek. Który ci się najbardziej podoba? Zobaczmy. Uważam, że nazwa firmy powinna być większa. Dobrze, więc to powinna być jedna z tych. Tak, te mi się podobają, bo nazwa firmy jest duża i jest na górze wizytówki. Jedna z nich ma miejsce na zdjęcie. Co ty myślisz? Wydaje mi się, że to sprawia, że tekst jest zbyt mały. Tak, może być trochę trudno przeczytać tekst, jeśli jest tam zdjęcie. Dobrze, więc weźmy poprzednie. Przepraszam, czy wie pan, czy jest tu w pobliżu przystanek autobusowy? Tak. Najpierw proszę iść prosto i skręcić w prawo na drugich światłach. Potem proszę skręcić w lewo na rogu księgarni i tam zobaczy pani bank. Przystanek autobusowy jest naprzeciwko banku. Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy wie pan, czy jest tu w pobliżu przystanek autobusowy? Tak. Najpierw proszę iść prosto i skręcić w prawo na drugich światłach. Potem proszę skręcić w lewo na rogu księgarni i tam zobaczy pani bank. Przystanek autobusowy jest naprzeciwko banku. Dziękuję bardzo. Po południu będziemy mieli spotkanie z Michaelem z naszego biura w Nowym Jorku. Wiesz, czy mamy jakieś napoje? Mamy kawę. Michael nie pije kawy. Czy mamy wodę mineralną? Tak, myślę, że jeszcze mamy wodę. Doskonale. Chcesz coś do picia? Poproszę to samo. Po południu będziemy mieli spotkanie z Michaelem z naszego biura w Nowym Jorku. Wiesz, czy mamy jakieś napoje? Mamy kawę. Michael nie pije kawy. Czy mamy wodę mineralną? Tak, myślę, że jeszcze mamy wodę. Doskonale. Chcesz coś do picia? Poproszę to samo. Przepraszam, szukam bardzo lekkiego komputera. Co pani powie na ten? Jest bardzo płaski i lekki. Ładnie wygląda. Można oglądać DVD na tym komputerze? Obawiam się, że nie. DVD można oglądać na tym, ale jest on trochę większy i cięższy. Tak, ten jest zbyt ciężki. Wezmę pierwszy. Dziękuję bardzo. Może pani wybrać biały, czarny lub srebrny. Poproszę czarny. Przepraszam, szukam bardzo lekkiego komputera. Co pani powie na ten? Jest bardzo płaski i lekki. Ładnie wygląda. Można oglądać DVD na tym komputerze? Obawiam się, że nie. DVD można oglądać na tym, ale jest on trochę większy i cięższy. Tak, ten jest zbyt ciężki. Wezmę pierwszy. Dziękuję bardzo. Może pani wybrać biały, czarny lub srebrny. Poproszę czarny. Jedziesz w przyszłym tygodniu na wycieczkę, prawda? Tak, jadę do Londynu we wtorek. Zostaję tam 2 dni. I potem jedziesz do Paryża? Tak, jadę do Paryża w czwartek, zostaję na noc i wracam do domu. Więc możesz przyjść na spotkanie w sobotę, prawda? Tak, mogę.
Jedziesz w przyszłym tygodniu na wycieczkę, prawda? Tak, jadę do Londynu we wtorek. Zostaję tam 2 dni. I potem jedziesz do Paryża? Tak, jadę do Paryża w czwartek, zostaję na noc i wracam do domu. Więc możesz przyjść na spotkanie w sobotę, prawda? Tak, mogę. Pizza Station. Dziękujemy za telefon. Dzień dobry. Czy mogę prosić o pizzę z czosnkiem i pomidorami? Pizza z czosnkiem i pomidorami. Jaki rozmiar? Duży, proszę. I proszę pokroić ją na 8 kawałków. Dobrze. Coś jeszcze? Tak. Poproszę 4 grissini i 2 puszki coli. Dobrze. Dostarczymy wszystko za około 40 minut. Pizza Station. Dziękujemy za telefon. Dzień dobry. Czy mogę prosić o pizzę z czosnkiem i pomidorami? Pizza z czosnkiem i pomidorami. Jaki rozmiar? Duży, proszę. I proszę pokroić ją na 8 kawałków. Dobrze. Coś jeszcze? Tak. Poproszę 4 grissini i 2 puszki coli. Dobrze. Dostarczymy wszystko za około 40 minut. Do której mają Państwo otwarte? Do 23:00, ale ostatnie zamówienie przyjmujemy o 22:00. Bardzo dobrze. Myślałem, że mają Państwo już zamknięte. Jakiś czas temu zamykaliśmy o 22:00, ale wydłużyliśmy godziny otwarcia. Rozumiem. W niedzielę zamykamy naszą restaurację o 21:00. Dziękuję. Do której mają Państwo otwarte? Do 23:00, ale ostatnie zamówienie przyjmujemy o 22:00. Bardzo dobrze. Myślałem, że mają Państwo już zamknięte. Jakiś czas temu zamykaliśmy o 22:00, ale wydłużyliśmy godziny otwarcia. Rozumiem. W niedzielę zamykamy naszą restaurację o 21:00. Dziękuję. Co myślisz o tym odkurzaczu? Wygląda nieźle. Zamawiasz go? Tak. Czas dostawy 3-4 dni. Powinniśmy ustalić datę dostawy. Może w sobotę? W sobotę rano mamy tenisa. Ach, racja. No to w niedzielę. Okej. Nie zapomnij wrócić wcześniej w piątek, bo w sobotę wychodzimy wcześniej rano. Wiem. Co myślisz o tym odkurzaczu? Wygląda nieźle. Zamawiasz go? Tak. Czas dostawy 3-4 dni. Powinniśmy ustalić datę dostawy. Może w sobotę? W sobotę rano mamy tenisa. Ach, racja. No to w niedzielę. Okej. Nie zapomnij wrócić wcześniej w piątek, bo w sobotę wychodzimy wcześniej rano. Wiem. Dobrze. Dam pani 3 lekarstwa. Proszę je brać każdego dnia po obiedzie. Dobrze. 1 dawka to 2 okrągłe tabletki, 1 kapsułka i 1 dawka lekarstwa w proszku. Rozumiem. Przepiszę pani te lekarstwa na 3 dni. Proszę wrócić, jeśli po 3 dniach nie poczuje się pani lepiej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze. Dam pani 3 lekarstwa. Proszę je brać każdego dnia po obiedzie. Dobrze. 1 dawka to 2 okrągłe tabletki, 1 kapsułka i 1 dawka lekarstwa w proszku. Rozumiem. Przepiszę pani te lekarstwa na 3 dni. Proszę wrócić, jeśli po 3 dniach nie poczuje się pani lepiej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Odwiedzisz mnie w domu niebawem? Pewnie, ale trochę się denerwuję. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Mój ojciec pracuje w biurze i w wolnym czasie uwielbia wędkować. Moja matka nie pracuje, a jej hobby to gotowanie. Masz rodzeństwo? Tak, mam starszą siostrę i młodszego brata. Moja siostra wyszła za mąż i mieszka za granicą. Mój brat chodzi do liceum. Okej. Miło będzie ich poznać.
Odwiedzisz mnie w domu niebawem? Pewnie, ale trochę się denerwuję. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Mój ojciec pracuje w biurze i w wolnym czasie uwielbia wędkować. Moja matka nie pracuje, a jej hobby to gotowanie. Masz rodzeństwo? Tak, mam starszą siostrę i młodszego brata. Moja siostra wyszła za mąż i mieszka za granicą. Mój brat chodzi do liceum. Okej, miło będzie ich poznać. Witam pana. W czym mogę pomóc? Mój wzrok się ostatnio bardzo pogorszył. Rozumiem. Czy chce pan ten sam model okularów, który ma pan teraz? Noszę kwadratowe okulary od dłuższego czasu, więc chcę kupić inny model. Dobrze. Może okrągłe? Myślę, że mi nie pasują. Chyba jednak kształt, który noszę teraz, jest najlepszy. Czy ma pani takie z czarnymi oprawkami? Oczywiście. Takie? Tak, poproszę. Witam pana. W czym mogę pomóc? Mój wzrok się ostatnio bardzo pogorszył. Rozumiem. Czy chce pan ten sam model okularów, który ma pan teraz? Noszę kwadratowe okulary od dłuższego czasu, więc chcę kupić inny model. Dobrze. Może okrągłe? Myślę, że mi nie pasują. Chyba jednak kształt, który noszę teraz, jest najlepszy. Czy ma pani takie z czarnymi oprawkami? Oczywiście. Takie? Tak, poproszę. Przepraszam, ale muszę odwołać wizytę na dzisiaj. Czy chce pan przyjść w inny dzień? Tak, może w tą sobotę rano. Niestety cała sobota jest zarezerwowana. Może pan przyjść w następną sobotę? To trochę za późno. Może po południu w czwartek? Dobrze. 17 albo 18. Poproszę na 18. Dziękuję. Do widzenia. Przepraszam, ale muszę odwołać wizytę na dzisiaj. Czy chce pan przyjść w inny dzień? Tak, może w tą sobotę rano. Niestety cała sobota jest zarezerwowana. Może pan przyjść w następną sobotę? To trochę za późno. Może po południu w czwartek? Dobrze. 17 albo 18. Poproszę na 18. Dziękuję. Do widzenia. Nie mogę się doczekać imprezy w niedzielę. Ja też. Przyjdź o 12. Dobrze. Numer twojego mieszkania to 1018, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj są dwa budynki, wschodni i zachodni. Moje mieszkanie to 1018 we wschodnim budynku. Rozumiem. Zadzwoń, jeśli będziesz miała pytania. Zadzwonię, dziękuję. Nie mogę się doczekać imprezy w niedzielę. Ja też. Przyjdź o 12. Dobrze. Numer twojego mieszkania to 1018, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj są dwa budynki, wschodni i zachodni. Moje mieszkanie to 1018 we wschodnim budynku. Rozumiem. Zadzwoń, jeśli będziesz miała pytania. Zadzwonię, dziękuję. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym wypożyczyć te DVD. Razem 3. Dostanie pan zniżkę, jeśli wypożyczy pan 5. Naprawdę? Nie będę miał czasu, żeby obejrzeć aż tyle filmów, więc wezmę 3. Mamy teraz specjalną ofertę, więc może je pan mieć tydzień dłużej. To wezmę 2 więcej. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym wypożyczyć te DVD. Razem 3. Dostanie pan zniżkę, jeśli wypożyczy pan 5. Naprawdę? Nie będę miał czasu, żeby obejrzeć aż tyle filmów, więc wezmę 3. Mamy teraz specjalną ofertę, więc może je pan mieć tydzień dłużej.
to wezmę dwa więcej. Wiesz, która jest godzina? Niestety, zapomniałam dzisiaj zegarka. Martwię się, że nie zdążymy na pociąg. O, przy wejściu na dworzec jest zegar. No nie, pociąg przyjeżdża za 5 minut. To pociąg odjeżdżający o 10, prawda? Tak, musimy się pośpieszyć. Wiesz, która jest godzina? Niestety, zapomniałam dzisiaj zegarka. Martwię się, że nie zdążymy na pociąg. O, przy wejściu na dworzec jest zegar. No nie, pociąg przyjeżdża za 5 minut. To pociąg odjeżdżający o 10, prawda? Tak, musimy się pośpieszyć. Czy macie jakieś wolne miejsca na lot jutro w nocy? Proszę chwilę zaczekać. Klasa ekonomiczna? Tak. Mamy kilka miejsc. Dobrze, poproszę siedzenie przy przejściu. Obawiam się, że wszystkie miejsca przy przejściu są zajęte. Rozumiem, ale nie chcę siedzenia po środku. Czy chce pan siedzenie przy oknie? Tak, poproszę. Czy macie jakieś wolne miejsca na lot jutro w nocy? Proszę chwilę zaczekać. Klasa ekonomiczna? Tak. Mamy kilka miejsc. Dobrze. Poproszę siedzenie przy przejściu. Obawiam się, że wszystkie miejsca przy przejściu są zajęte. Rozumiem, ale nie chcę siedzenia po środku. Czy chce pan siedzenie przy oknie? Tak, poproszę.